Podczas trwającej drugiej konferencji przed Fame MMA 4 rozmawiamy z Amaduszem Ferrarim. I powiedz, będą dymy, czy będą większe dymy niż w pierwszej konferencji? Jak na konferencji? Będzie? No i jak zawsze podchodzę na spontanie do konferencji, więc to wszystko jest spontaniczne, nie mam czegoś takiego, że a na początku powiem mu to i to, żeby mu w taki sposób dokuczyć, także zobaczymy, nie? Na pewno dzisiaj wyszedł trailer, tam wkurwił mnie trochę w tym trailerze, więc na pewno jakieś dymy będą, nie? No, ale zobaczymy wszystko, zależy za chwilę. No wiem, że różnie było z twoimi przygotowaniami do walki z Dawidem Malczyńskim, były też kontuzje. Jak wyglądało to teraz? Jest łatwiej, nie, jeśli jest mniej kontuzji, czy jak to wygląda? Wcześniej tam byłem takim gościem, myślałem, że i takich tam się wszystkich pokona, bo to youtuberzy. Wystarczy być twardym gościem i trochę na tą siłownię polatać, żeby mieć wystarczy charakter. No a jednak rywal mój poprzedni się bardzo dobrze przygotował i zabrakło mi po prostu tlenu. No i tym razem po prostu, no wiesz, wszyscy się rozwijają. Ja chyba nie mogę być jako jedyny w tyle, więc też zrobiłem to, co robi reszta. Czyli poszedłem na MMA. No i co? I ćwiczyłem jednym z najlepszych klubów w Polsce. Według mnie najlepszym parterowym w Polsce w Berserkersach i co, jestem dobrze przygotowany, w ogóle odtłuściłem się dość mocno w porównaniu do poprzednich walk, bo byłem troszeczkę ulany, ale to przez to, że po prostu siłownia spara, tam taki trening na siłowni raptem ponad tylko 200 coś kalorii, trening siłowy, a tutaj wiesz, cały czas z te kardio mimo wszystko się tam przewija, czy treningi wytrzymałościowe i tak dalej, także jestem naprawdę w dobrej formie. Mój obóz trwał 8 tygodni, bo mógł trwać 12 tygodni, ale były spekulacje odnośnie walki Polaka z Kasiuszem i myślałem, że tej walki nie dostanę i po prostu sobie miesiąc odpocząłem, ale 2 miesiące naprawdę solidnie przetrenowałem. Uważam, że w ogóle wpadłem w taki rytm trenowania, że mogłem dać z siebie jeszcze więcej trenować. Odezwało się minimalnie to moje lenistwo, ale uwierzcie mi, że tym razem jestem tak przygotowany, że nie daję żadnych szans swojego rywalowi, a jestem głodny krwi po porażce jak nigdy, także mam ochotę naprawdę go zamordować w tym ringu. No właśnie, a oglądasz wszystkie walki Adriana i jeśli tak, to która jest dla ciebie najbliższa, jeśli chodzi o twarzą walkę, bo no, jeśli patrzymy na Kasiusza, no to były warunki fizyczne zupełnie inne, jesteście bardzo podobni. Jeśli chodzi o Malczyńskiego, to chyba też ten wzrost był tam widoczny, różnica. No chyba żadna nie będzie, bo każdy z nich miał 1,90 m około, Magigal też ma około 1,90 m, też tam ta była w innej formule. No także zobaczymy pierwszy raz, jak będzie wyglądała walka zbliżonych warunkami fizycznie do siebie gości, mam na myśli, jak będzie wyglądała wykonanie Polaka, bo w moim domyślam się mniej więcej, jaki będzie przebieg. Ale oczywiście wiadomo, to jest MMA, wszystko się może zdarzyć, ale domyślam się, nie? Pewien mam plan i wydaje mi się, że też na sparingach, jak sparuję z ludźmi swoich rozmiarów, to zazwyczaj w ten sposób to wygląda, więc raczej wiem, czego się spodziewać. Dużo się zmieniło od walki, mówisz o przygotowaniach, dużo od walki z Dawidem Malczyńskim, mówisz, że rzeczywiście były to inne przygotowania, a jeśli chodzi o walkę z Bystrzakiem, tam była wygrana i to odczucie po walce z Bystrzakiem było zupełnie inne od walki z Malczyńskim, bo oczywiście tam była porażka, ale jak się walczyło wtedy, porównując te dwie walki? Wygrałem z Bystrzakiem, to zapowiadałem wtedy, obiecywałem, że to będzie pierwsza runda, bo ja dałem obietnicę, złożyłem i wyszło tak, jak wyszło, więc po prostu usiadłem jakby na laurach i trenowałem jeszcze mniej do walki z Malczyńskim, co spowodowało, że po prostu tłuszczem trochę byłem bardziej podlany. Niby byłem trochę większy, bo na tej siłowni cały czas mimo wszystko trenowałem, ale byłem trochę tym tłuszczem bardziej podlany, ale trening na siłowni jednak mimo wszystko po doświadczeniu, które teraz zebrałem, nie przełożyłbym w ogóle, gdy sparuję z ludźmi na sali, którzy są stricte z siłowni, to oni puchną po 2 minutach, więc wystarczy chwilę poskakać sobie wokół nich 2 minuty i dopiero wtedy można ich bić. No, także. To jak zdenerwował cię w trailerze teraz Adriana, za 20 minut konferencja, wasz ten segment drugi, gdzie będziecie wy, to będą dymy, czy... No na pewno. Nie zamierzam się z niczym hamować, jeśli nie wiem. Nawet nie zdziwię się, jeśli do rękoczynów dojdzie, pomimo, że jest tydzień przed walką. No naprawdę, miałem ochotę go kopnąć w głowę, jak przechodził. Tak przychodził, to miałem ochotę tak od boku zapierdolić mu kopa. Także no nie zdziwię się, jeśli mnie tam ostro wkurzy, nie wiem, i dojdzie do face to face czy coś, że tam po prostu mi puszczą nerwy, jak zbliży się do mojej osoby. No to może jednak podczekajcie ten tydzień, bo jednak te rozcięcia... Nie, no, wiadomo, oczywiście nawet jakbym go chlasnął, to z liścia, nie? Nie tam, wiesz, nie tak, żeby odwołali walkę. Dobra, dzięki i co? Czekamy na ważenie, na walkę i... Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Super, dziękuję ci bardzo.